Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. Dzisiaj będzie bardzo fajny filmik. Pokażę Wam, jak wypłacić Wasze pieniążki z Faceit Crypto i wymienić na taką kryptowalutę, którą można stakować. I teraz tak. Pierwszy kranik, który nagraliśmy, Faceit Crypto. Naprawdę przekozacki kranik. Ciągle jakieś nowości wchodzą. Także naprawdę to jest mocny temat. Warto tutaj zbierać. Mi już się udało uzbierać, popatrzcie ile, prawie 4000 Satoshi. Oczywiście nie samemu, pomagały mi moi poleceni. Także bardzo dziękuję tym, którzy zbierają. I tak. 70 poziom już mamy nawet, dostałem prawie 10% bonusu. Także zamiast zbierać 100 coinów na jednego klienta, zbierzemy sobie 110. Także jest naprawdę fajnie. I teraz tak. Pokażę Wam, co możemy wypłacić przede wszystkim. Blackcoin, no nie interesuje nas. Bitcoin też nie. 3809 Satoshi. Fajny wynik, naprawdę. Jak na to, że uzbieraliśmy to może przez miesiąc, może we dwa. Nie, 2 miesiące to nie. Ponad miesiąc, może niecały. To jest naprawdę fajny wynik. Bitcoin, Dash, Digibyte nas też nie interesuje. Dogecoin, no już może coś z tym podziałać sobie, ale to też nas nie interesuje. Ethereum zwykłe. To było Classic, Komodo też nas nie interesuje, Litecoin też nas nie interesuje, Nubia Cash też nas nie interesuje. No i dochodzimy do Redcoina. Jeszcze ewentualnie Trona moglibyśmy wypłacić, bo też jest bardzo fajna kryptowaluta. No ale nie można jej stakować. A mi chodzi o to, żeby Wam dzisiaj pokazać, jak stakować to, co zarobiliście na kraniku. Także mamy Redcoina. Takie coś tutaj widzimy, że jest Direct Wallet uzupełniony, także możemy sobie wypłacić. Wchodzimy w Withdraw. Z tym, że niestety możemy wypłacić tylko 137 RDDS na jeden dzień. No niestety, takie są limity na kraniku. Ale to nie szkodzi, bo filmik i tak będzie podzielony na 3 części, może 4. Jeżeli tak to wygląda. Z tego powodu, że chciałbym Wam pokazać, jak to wypłacić. Także dzisiaj poleci 137, jutro poleci 137 i w poniedziałek 137. I myślę, że gdzieś dopiero we wtorek, w środę nagram filmik o tym, jak to się ustakuje. Pokażę Wam naliczenia, że to faktycznie działa. Pokażę, o, tutaj wyskoczyło właśnie powiadomienie z Brave. Także tam był filmik także u Piotra, jak pokazać, jak zarabiać na Brave. Także Wam podeślę link w opisie filmu. I teraz tak. Tutaj wklejamy nasz adres walleta do Redcoina. Ja sobie wypłacę dzisiaj na StakeCuba. Bardzo fajna kopalnia. Rozwija się również. Ciągle coś nowego wprowadzają. Dużo można nie robić. Tutaj jeszcze te funkcje nie są dostępne. Na przykład można sobie to, co się ukopie, można sprzedać. Także też jest bardzo fajna opcja. No niestety to jeszcze nie jest dostępne. Dlatego, że giełda cały czas się rozwija. Przepraszam, kopalnia. Ale tak, interesuje nas tutaj ten nasz adres. Klikamy sobie kopii, sami nie kopiujemy, bo coś za mało skopiujemy i potem nam coiny nie dojdą i będzie strata. Także wallet ID, wklejamy sobie cytr V. O, tak może łatwiej. Prawym przyciskiem myszy wklej. Direct withdraw. I teraz tak, musimy wybrać sobie taką liczbę, żeby ona odpowiadała 137 redcoinom, czyli ja sobie wpiszę, powiedzmy, 2000, aha, tam było uzupełnione, 4032, tak, zapomniałem, to było uzupełnione, ja tak się trochę pogubiłem, ale to nic, 4032 można wypłacić na chwilę obecną. Wcześniej było, pamiętam, 2,72 chyba za jednego końca, za jednego Satoshi, także troszkę to poskoczyło do góry. Ale to wszystko jest spowodowane ceną Bitcoina, także to nie jest jakiś tam wymysł twórców kranu. I teraz tak, klikamy jedynki, 1, 6, 6, 2, 2. No i czy chcemy wypłacić 4032 końców w przeliczeniu na 136 redcoinów i klikamy sobie withdraw. Potwierdzenie zostało wysłane, nasze coiny, także
Pozostaje teraz czekać na StayCube, aż one tutaj się pojawią. Także czekamy chwilkę. No to może chwilę potrwać, także ja zrobię małe cięcie i widzimy się za chwilę, jak już coiny dojdą. Jak widzicie, doleciały już tutaj moje RDD. Są warte 1390 Bitcoin Satoshi. Także szybko doleciało, nie trzeba było długo czekać. Teraz jedyne co trzeba zrobić, to poczekać na liczenia, ale jeszcze wcześniej doślemy sobie tamtą resztę coinów, wszystko sobie wypłacimy z tego kraniku, właśnie bardzo dużo tego uzbierało. Fajna sumka, nie będę narzekał. I jak na to, że z darmowych, to naprawdę bardzo fajna sumka. A to tylko jeden z wielu kraników, które mamy na naszej stronie, na naszym YouTubie, także zapraszamy. I teraz tak. Tyle RDD mamy. Będą naliczenia, myślę, dzisiaj, jutro, ale dopiero Wam pokażę te wszystkie naliczenia. No tak w środę, bo dzisiaj mamy dzisiaj sobotę, myślę, że w środę Wam pokażę naliczenia, tak żeby to już było wszystko ładnie pokazane. Także widzimy się za kilka dni. No i mamy środę. Wypłaciłem już wszystko sobie z VC Crypto tutaj w RDD, mamy ich ponad 420 i to się fajnie nalicza, zaraz Wam pokażę. Wchodzimy sobie w Redcoina. Wchodzimy sobie w Activity. No i Stake Reward. Proszę bardzo, fajnie się nalicza, cały czas coś wpada. Z dnia na dzień jest coraz więcej. Wczoraj przykładowo wpadło jedno naliczenie, dzisiaj wpadło już ponad. Nie, dzisiaj wpadło już ponad 5, a wczoraj było tylko jedno. Także fajne sumki się zaczynają zbierać. Coś tam wpada, zbiera się. Oczywiście to nie jest tak, że zarobimy z dnia na dzień tysiące, tylko to będzie sobie wpadało cały czas będzie wpadać i będziemy sobie zbierać. Też polecenie nasi widać, że zbierają. I cały czas coś się zbiera. Także jak widać, wypłacone z VC Crypto, za darmowe kryptowaluty. Wszystko z darmowych zbierane. 420 i już sobie to zarabiamy. Jeszcze sobie odbierzemy oczywiście falcety. Można sobie odebrać tego troszkę. Tutaj są te oczywiście, które są uzupełniane cały czas i to uzupełnia głównie cały zarząd z tej Cuba, ale też jeżeli ktoś ma swoją taką myśl, to też może uzupełnić. No a to jest od ludzi, co ktoś uzupełni. Czyli jeżeli ktoś wyśle, to się trafia tutaj, no i możemy to zebrać. Ja sobie tutaj zbiorę troszkę tego, oczywiście darmowe, to się później stakuje, także wpadają naliczenia. Także tylko brać i naprawdę fajnie można sobie tego pozbierać. Jak widzieliście, naliczenia naprawdę wpadają, wszystko z darmowych. Także naprawdę warto zbierać i wypłacać. I to chyba na tyle, także dzięki, że obejrzeliście do końca. Cześć, trzymajcie się.